negative is all you hear. Gotta keep on living. 1000 lat temu na status Jahwy, święty Elohim dał swojego jednorodzonego syna, wielkiego zbawiciela, abyś ty nie zginął, ale miał życie wieczne, aby on mógł cię ocalić od piekła jeziora ognistego. Przyjaciele, prawdą jest to, że religia zakłamana w tym kraju, jak i babilońskie kościoły, oszukują was i kłamią i nie nauczają tego, co tak naprawdę w Biblii jest. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby uratować wasze dusze przed straceniem i piekłem. Jesteśmy tutaj po to, abyście się obudzili, abyście zaczęli czytać Biblię i celebrować to, co w Biblii jest, co tatuś Jahwe mówi do każdego z was. Przyjaciele, jesteśmy miejscem ostatniej szansy. A wiecie dlaczego ostatniej szansy? Bo to jest ostatnia szansa, żebyś się obudził, żebyś się nawrócił, ukorzył, wziął Biblię do rąk, zaczął ją czytać i szukał prawdy. Miał to pragnienie szukania prawdy, bo prawda wyzwala, prawda oswobadza, prawda oczyszcza. Przyjaciele, jesteśmy w misji ostatniej szansy, jak widzicie, mamy banery, mamy też ulotki, rozdajemy. Możecie tutaj podejść śmiało, mamy proroctwa, które się sprawdziły. Jedno z tych proroctw, jak Bóg Jahwe mówi, nie szczepcie się, bo w szczepionkach jest śmierć i trucizna. Nie szczepcie się! Mamy piękne proroctwo namaszczone, święte. Nauczamy biblijnych hebrajskich imion. Nauczamy biblijnych świętych świąt biblijnych. Nie jesteśmy żadną organizacją religijną. Nauczamy tego, co mówi święta Biblia, co mówi święty Bóg Jahwe. My oddaliśmy życia naszemu Stwórcy. Nagrywają. Kochani, skąd jesteście? Ja jestem z Poznania. Okej. Okay. Kogo reprezentujecie? Misja Mighty Wind. Okej. Okay. Ostatnie szanse. Jako wierzący, chyba jedyny kościół prawdziwy, który przeciwstawia się segregacji, szczepieniom, no i tym wszystkim, co chcą wprowadzić nam dyktaturę, terror rządowy. Się z tym nie zgadzamy. Też modlimy się jako wierząca grupa. Przeciwstawiamy się. No to jest wyznanie chrześcijańskie, rozumiem, tak? Tak, judeo-mesjańskie pochodzenie, tak? Czyli... Dobra, to ja mam pytanie, co się takiego stało z kościołami chrześcijańskimi, innymi niż wasz? Co się stało? Właśnie, co się stało? No to sprzedały się, jedne to się sprzedały, drugie sprzedały się najbliżej płacącemu, czyli szatan zapłacił srebrniki im. Niestety, wiadomo, jak to, nie wiem, czy ktoś jak czytali Apokalipsę Jana, w 7 kościołach. No i tam są wyszczególnione jedne, na przykład często jest na przykład problem, o, że mówią Polin, Żydzi, ten, ale wiemy z Apokalipsy, że wielu się zowie Żydami, ale nimi nie są. Tylko są synagogą szatana, bo Żydem nie jest ten, kto jest na zewnątrz, tylko ten, kto jest wewnątrz, kto ma Boga, Jahwe w sercu, Jezusa, Zbawiciela, Jahwe HaMashiach. I my to wyznajemy, my to głosimy, nie wstydzimy się. Powrót do Boga jest jakby tym pierwszym krokiem, żeby odzyskać tę ziemię. Myślicie, że Polacy, no właśnie, myślicie, że Polacy są gotowi wrócić do Boga? Myślę, że jest przepowiedziana, jest proroctwo, że nad Polski idzie zniszczenie. Ja wiem, czytałem fałszywe proroctwa, które mówią, że z Polski będzie zbawienie. Czyli iskra. To jest fałszywa nadzieja dawana ludziom. Na przykład takich osobach, którzy z tej strony tak to interpretują. Jest ten tak zwany duch romantyzmu w Polsce, który, taki duch patriotyzmu, na którym rządzący też dużo grają. Chcą ugrać dużo na jakiejś takiej pseudowolności nam mówią. To jak będzie w takim razie według was? Według nas wszystko zależy, ile osób się nawróci do Boga, ile będzie modlić się do Boga, ile się nawróci, ile będzie się przeciwstawiać temu złu. Każdy z nas jakby dokłada cegiełkę. My swoją. Fajne są grupy tutaj, dużo grup jest fajnych. Cieszę się, że wszyscy idą pod tym samym banerem. Wolność Polski. Tak, dlatego też mi się nie podoba, żeby też uważać na segregację, bo już tam... Nie, dlatego z wami rozmawiam, nie mam żadnej. Ja jestem katolikiem, ale nie chętnie z wami rozmawiam. W jakimś sensie się z wami zgadzam. Rodzicę mam katolików, mamą, to rozmawiam tak samo. Ale co innego jest, powiedzmy, katolik, który szczerze wyznaje, który ma naprawdę jakieś moralne aspekty. Tak, słyszymy w Ameryce, tak? Tak zwanych ci Rino, tak? Tylko z nazwy. No to nie dotyczy też katolików? Katolicy tylko z nazwy? Nie, mnóstwo z nazwy.
chociażby, tak? No właśnie, jak to, że aborcja, homoseksualizm i katolicy się na to zgadzają. Joe Biden... No to wiadomo, no. No to Hitler też był katolikiem. No właśnie, no to... od siebie mówimy. Dziękuję wam serdecznie za to, że wierzycie i tego i dalej. Tak, tak, więc mamy też was dobrego. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, kochani. Daj im wrotkę i dzięki wam bardzo. Trzymajcie się, kochani.